Dzień dobry, nazywam się Karolina Lisek i jestem redaktor naczelną Słowiańskiej Agencji Prasowej, a po mojej lewej stronie znajdujesz się Szymon Bronimir Gilis, którego możecie znać z naszych podcastów, ale nie tylko. Szymon, powiesz coś o sobie? No tak. Ja się nazywam Szymon Bronimir Gilis, też działam w Słowiańskiej Agencji Prasowej, ale także jestem rzercą Związku Wyznaniowego Rodzimowierców Polskich RUD, a dzisiaj rozpoczynamy nowy projekt. Tak, pisaliście do nas wiele razy, że chcielibyście, żeby wróciło coś takiego jak TV-MIR. TV-MIR dla tych, którzy są nowi w środowisku albo nigdy nie dotarli do tego projektu, to był kanał YouTube, na którym Szymon prezentował informacje z danego miesiąca. I teraz przychodzimy do Was z podobnym projektem, ale już z ramienia ISAP-u. Będzie tutaj trochę bardziej świecko. Tak bym to określiła. A skoro już przy informacjach jesteśmy, to zbiera je dla Was nasz redakcyjny kolega Karol Grabowski, któremu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Ci bardzo, tak. Bo zebrał już 3 razy te informacje i za pierwszym razem całkowicie nie działał na mikrofon, za drugim razem się tak pochorowaliśmy, że już nie było sensu w połowie miesiąca nagrywać filmu. Więc do 3 razy sztuka i miejmy nadzieję, że tym razem się uda Wam to zaprezentować. A jak ten projekt będzie się nazywał, proszę Państwa, Gil i Lis, z racji tego, że ja jestem Gilis z nazwiska, a moja żona to Lisek, więc nie widzieliśmy innej możliwości, jak nazywać to Gil i Lis. Jednakże w tym projekcie nie będziemy tylko i wyłącznie poruszać rzeczy, które już się nastały, ale także po części informacje, które już za niedługo się zdarzą, a są na tyle istotne, że warto by było o nich wspomnieć. Ja jeszcze dodam od siebie, że pod każdym naszym filmem znajdziecie linki do źródeł, z których czerpane były te informacje, więc możecie rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat. My nie będziemy się bardzo rozgadywać. Tutaj jest raczej, powiedzmy, takie liźnięcie tematu po to, żebyście wiedzieli, w czym i o czym możecie czytać w internecie. A o czym będziemy rozmawiać? O literaturze, o muzyce, o kinematografii, trochę o architekturze, o odkryciach wszelakich i różnych, o świętach też się pojawi, natomiast raczej w takim ujęciu ogólnym i o festiwalach. Tak jest, tak jest. To może zaczniemy. Co w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku mamy nową płytę zespołu JAR. Tak jest. Poza tym pojawi się z tematu literatury Magia wojny i wojna magii. Książka, na którą wielu prawdopodobnie już czekało, a już za niedługo będzie jej premiera. Powstanie nowego muzeum w Kałdusie. Tak. Będzie kolejna odsłona wystawy Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski, która się odbędzie w Krakowie. Nowa wystawa też pojawi się w Wolinie. Wolin więcej niż legenda. Odkrycie nowego grodziska wczesnośredniowiecznego w Lesznie, województwo wielkopolskie. Zarejestrowanie Związku Rodzimowierców Polskich, RUD. Konwent Kultury Rodzimej Sławni w Chorzowie. Święto Stado. Oraz Reakcja Słowiańska, czyli największy festiwal słowiański na świecie. Największy na pewno? Nie, to trochę brzmi będzie, jak ten będzie, posąg. Będzie. Ale zacznijmy może od tego, co się zajmie. Gwiazdka, bo chyba największy. Chyba największy, będzie największy. Będzie największy, ale proszę Państwa, no już właśnie jesteśmy po jarych godach. Najprawdopodobniej większość gromad rodzimowierczych odprawiło już swoje obrzędy, więc świętowanie się po części zakończyło. Wielkanoc, jak to nagrywamy, jest w kulminacji, bym powiedział. Tak, widzieliśmy dzisiaj wschód słońca, czyli rezurrekcja już nastąpiła. No a zespół JAR? Tak, zespół JAR wydaje nową płytę. Album jest zatytułowany Nasze. I pojawia się, kolejne utwory pojawiają się na streamingach. Obecnie są dostępne na pewno na kanale YouTube, dlatego że sama słuchałam. I powiem Ci, że to jest taki
typowo jarowy krążek, że tak powiem, zestawienie. Naprawdę dobrze się tego słucha. Trochę do potupania, trochę do pośpiewania przy biesiadzie. Natomiast teksty też nie są takie proste. Warto przesłuchać się i zrozumieć w ogóle, o czym śpiewa zespół. Z zespołem Jar jest to na tyle fajne, że to są nasi sąsiedzi i oni niedaleko nas mieszkają, to jest za raptem jakieś, nie wiem, 10 kilometrów stąd. Fenomenalni ludzie, niesamowici do rany przy uszy i tutaj chwalimy ich, nie tylko i wyłącznie za ich twórczość. Ale wyobraź sobie, że ja po prostu no, ze śmiechu prawie, że się popłakałem, jak zobaczyłem ten tytuł z albumu Nasze. Bo Dlaczego? są takie memy, jak ten mikrofon jest mój. Nie, to jest nasze. I taka komuna No, tam jest ja nie pokazana. mogę. Więc powiem ci, że nie, na samym początku tak, Wiem już skojarzenie. uśmiałem. To memiczne skojarzenia. Nie, ja pierwsze skojarzenie, jakie miałam, to, że to są nasze, że nasi sąsiedzi, No. nasze rodziny, nasze dzieci, nasze siostry, nasi bracia. I w sumie o tym Tak, są też te tak. piosenki, jakby Znaczy, nie sam patrzeć. ten tytuł mówi o tym, że to jest coś niesamowicie swojskiego, prawda? I to jest fenomenalne. A jarowcy I potrafią to jest takie coś zrobić. faktycznie nasze w sensie takim, że słychać styl jaru. No, no. Tak. I do dzisiaj oni nie wiedzą, dlaczego Do tatarskiej ziemi stało się wielkim hitem na biesiadach wszystkich. Mi się wydaje, że sam rytm i prostota piosenki jest na tyle Aż fajna, że obrażę. człowiek naprawdę potrafi w każdym stanie ją Czekaj. Wiesz co, zaśpiewać. ja jeszcze pamiętam taki moment, jak był bardzo duży boom na piosenkę. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Pamiętasz? I O, poczekaj, ja tak. pamiętam, że w telewizjach pojawiali się psychologowie, którzy analizowali ten utwór pod kątem tej popularności, i ja czekam na to, aż TVN zrobi to o Do tatarskiej ziemi Do jaru. tatarskiej ziemi, tak, Czekamy na analizę to jest wielki hicior. psychologiczną. A co do tego no, albumu, to on już się pojawił na takich popularnych Powiedziałam streamingach. to, tak. Tak, na Spotify'u wiem, że jest. A krążek z płytą, no zapowiadają, że za niedługo będzie, więc miejmy No nadzieję, pewnie że kwestia funduszy, tak? tak. Dozbierać, uciułać w Polsce i wydać. No ale trzymamy za nich kciuki, fenomenalni ludzie. Niech jak najwięcej muzyki takiej tworzą. A kolejnym tematem jest literatura. Doktor Kamil Kajkowski wydaje książkę Magia Wojny i Wojna Magia. W sumie to nie doktor Kamil Kajkowski, doktor Kamil Kajkowski ją napisał, a wydaje ją Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Ilustrację do książki zrobiła Hanna Dola. Zresztą od Muzeum Mitologii wyszła też książka o Babie Jadze i Tak. jest utrzymana w bardzo podobnej stylistyce. No, ja jestem Jest chyba tak samo osobiście gruba. i jest ponad 500 stron. Tutaj jest podane, że 530 stron. Na stronie zrzutki, gdzie była prowadzona zbiórka pieniędzy na książkę, podano, że cena orientacyjna to będzie około 60-65 zł. Co jest naprawdę małą kwotą, jak na Za tak gigantyczną pracę. tak, nie dość, że za tak objętościowo dużą pracę, to jeszcze dodatkowo za taki wkład naukowy w to wszystko. Więc Dokładnie. naprawdę warto. Książka będzie wydana planowo, czy już jest wydana, w 2000 egzemplarzy. Czy to jest dużo? Raczej nie. Dlatego myślę, że warto się pośpieszyć, kupić i liczyć na to, że muzeum dokona do druku. No i to się tak działo właśnie, bo przez ostatnie miesiące Muzeum Mitologii Słowiańskiej z Owidza zbierało spore ilości pieniędzy. Mam nadzieję, że to były spore ilości, żeby właśnie wydać tą książkę. No chyba się udało, bo Znaczy, no. wiesz co, oni nie osiągnęli poziomu, który zakładali w zrzutce w tej zbiórce. Chyba są gdzieś w 2/3 zbiórki, tak jak sprawdzałam. Natomiast dobrze, że się udało, dobrze, że książka wychodzi. No, ja szczerze mówiąc, chciałabym ją przeczytać. Wiem, że z czasem może być różnie, natomiast na A pewno ją Babę sobie Jagę kto kupię. napisał? Też doktor Nie, Kajkowski? Nie. to był badacz zagraniczny. A Nie tak. wiem, czy teraz pochodzenia amerykańskiego, czy nie wiem, pochodzenia z Wielkiej Narracja. Brytanii, ale to była książka, która była chyba przetłumaczona. No ale znamy doktora Kajkowskiego z wielu innych prac i Tak, współprac i bardzo chociażby z dużego wydawnictwem wkładu. Triglav. Warto tutaj dodać dla tych, którzy może nie znają doktora Kajkowskiego, chociaż myślę, że większość osób zainteresowanych słowiańszczyzną tą postać kojarzy. To jest doktor archeologii, który specjalizuje się, a przynajmniej dawniej tak był przedstawiany, jako specjalista kultury duchowej Słowian zachodnich. Natomiast
na pewno ma znacznie szerszą wiedzę niż tylko w tym konkretnym kierunku. Racja, racja. No ale co, no, książka na pewno będzie fenomenalna. Może nie będzie ona książką taką popularyzatorską, popularno-naukową, bo dr Kajkowski jednak posługuje się językiem Tak, bardziej naukowym. jest tam rozbudowany aparat naukowy, natomiast patrząc na jego poprzednią książkę, to było o Słowianach bałtyckich, bodajże, to ona była napisana w taki w miarę przystępny mimo wszystko Tak, sposób. to nie jest Trzeba Giersztuj. się przez ten język w jakiś sposób przebić, wiadomo, trzeba się skupić. To nie jest książka do czytania od tak w autobusie, ale warto. No, najważniejsze, że on współczesną polszczyzną się posługuje, a nie tak jak Giersztoj, zamierzchłą niesamowicie. I to dopiero się ciężko czytało. No ale dzieje się dalej, bo lecimy z kolejnym tematem. I tutaj jest zapowiedź powstania muzeum w Kałdusie, który jest dawnym miejscem kultu słowiańskiego. Nie tylko słowiańskiego, bo też właśnie, jeżeli wierzyć informacjom w internecie, to nawet tutaj mamy okolice chyba V wieku przed naszą erą i to jest epoka żelaza, kiedy jakieś pierwsze osadnictwo się pojawiło. Natomiast faktem, ten kompleks osadniczy na Górze Świętego Wawrzyńca jest datowany na około X-XII wiek. No i w tym miejscu będzie powstawała filia muzeum. Tutaj jest napisane, że to jest dokładnie filia Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Natomiast no, na razie to jest w ogóle, że tak powiem, rozpoczęty temat. Koncept taki. Tak, na razie chyba przygotowują plany koncepcyjne. No i cóż, no, pewnie jeszcze trochę czasu zajmie. Ciekawe, No ile lat ale ja jestem trzeba będzie osobiście czekać bardzo, na bardzo to. za tym, bo jednak popularyzatorstwo naszej kultury rodzimej jest no, dla nas bardzo ważne, jeżeli chodzi o Słowiańską Agencję Prasową chociażby. I im więcej się dowiemy na temat tego i będziemy pokazywać, że my Polacy też swoją kulturę mamy, tym bardziej ten etnos się w nas wtopi A w wręcz. ogóle ty miałeś okazję być na Kałdusie? Nie, nigdy w życiu. Szczerze mówiąc, to nieraz byłem zapraszany chociażby do gromady, w tej chwili już chramu Kałdus, na ichniejsze obrzędy. A może w tym roku się uda jakoś tam pojechać. I zobaczymy, jak to wygląda, bo jestem sam Znaczy, niesamowicie ze ciekaw. zdjęć wygląda to bardzo imponująco. Szczerze mówiąc, jak człowiek sobie dowyobrazi to, co tam mogło stać i jak to mogło wyglądać, to jest to, no, robi wrażenie. Dokładnie, dokładnie. No, szczególnie dlatego, że tam nie tylko i łączy kultura słowiańska, czyli nie od V-VI wieku naszej ery, tylko już przed naszą erą, tam coś się działo, więc warto by było to poznać. Dokładnie, zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że uda się zarządcom muzeum w Biskupinie faktycznie zrealizować ten pomysł. A skoro już przy muzeach jesteśmy, to chcemy Wam opowiedzieć o nowej odsłonie wystawy Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski w Krakowie. I wystawa jest dostępna od 2 kwietnia. Właśnie o tym tytule. Informacja ta pojawiła się na Facebooku Muzeum, więc macie oczywiście link do opisu ze szczegółami. I teraz w Muzeum Archeologicznym w Krakowie pojawią się informacje m.in. na temat Neandertalczyków, czyli od Neandertalczyka, czyli 70 tysięcy lat temu, aż po mieszkańca średniowiecznego Krakowa, od krzemiennego noża do żelaznego miecza. Od rekonstrukcji mieszkania w jaskini po murowane domy. Więc taka przekrojowa Ale to jest wystawa. coś niesamowitego, bo większość ludzi, no, żyjemy w czasach historycznych, czyli od momentu, kiedy coś było zapisywane, tylko i wyłącznie dlatego, żeby można było poznać dzieje swojej historii. A tutaj wystawa akurat tyczy się w dużej mierze okresu przedhistorycznego, czyli takiego okresu, gdzie no, nie było historyków, które mogliby to zapisać. To były tylko i Znaczy, wyłącznie archeologiczne znaleziska. Plus na przykład, nie wiem, na zachodzie od nas były jaskinie, które były wymalowane przez wczesnych ludzi, Homo Neanderthalus, nie? To jest piękne, bo też się to składa w pewnej części na kulturę już bardziej ludzkości, a nie tylko i wyłącznie człowieka polskiego. Nie no, Okej, dobrze, to są twoje te koncepcje?
Zgadzam się. A ty, Ale. okręg Krakowa jest w ogóle bardzo ciekawy, bo przecież Bochnia Wieliczka, to tam, gdzie wydobywano sól, to wydobywano już ją grubo, grubo Wiesz co, przed tam jest, państwem Mieszka ale I. ogólnie rzecz biorąc, w okolicach Krakowa jest bardzo dużo ciekawych zabytków. Ja jeszcze pamiętam, że jak studiowałam geofizykę, to pojechaliśmy z kołem naukowym w ogóle gdzieś też w okolice Krakowa. Nawet nie pamiętam, co to miało być, ale to chyba były albo epoka brązu. Też robiliśmy badania terenowe. Ogólnie rzecz biorąc, tych miejsc, ośrodków jest bardzo dużo. No zresztą nic dziwnego, że później nam się cały gród krakowski założył. Warto jeszcze jedną rzecz dodać, że tutaj podczas oglądania tej wystawy będziecie mogli zobaczyć zabytki, makiety, rekonstrukcje ludzi, ich mieszkań, animacje komputerowe i hologramy. Szczególnie jestem osobiście ciekawa tych hologramów, bo no, nie ukrywam, że bardzo dużo wystaw muzealnych w Polsce jest raczej statyczna i trochę nudna, jakby nie patrzeć. Dla mnie takim wykładnikiem, i to zawsze będę mówić, jest muzeum w Aarhus w Danii i w Roskilde, też w Danii. Jak miałam okazję być na tygodniowej delegacji, to też zobaczyłam te muzea i po prostu poziom prezentacji wiedzy w tych punktach jest no, niesamowity naprawdę. Nie wiem, czy może tylko Muzeum Powstania Warszawskiego plus krakowskie mogą się mierzyć z tym. No i co, no, polecimy z kolejnym tematem, to jest Wolin. Chyba nikomu nie trzeba tego przedstawiać, tak szczerze mówiąc, bo Wolin już samą nazwą miasta w całej Europie, jak i nie na świecie, może jest znany, a chociażby rekonstrukcja tej osady na wyspie obok Wolina jest fenomenalna i coroczny największy festiwal rekonstrukcyjny, który, no, myślę, że chyba prawie, że jest największy w ogóle na świecie. Chyba nie. Prawie największy. Prawie, Ty bardzo, prawie. bardzo lubisz popadać w Nie, no, gargantuiczne są słowa. to najprawdopodobniej w Skandynawii czy w Wielkiej Brytanii jakieś festiwale rekonstrukcyjne wczesnego średniowiecza, oczywiście, które są w podobnej, może nawet i większej formie, ale Wolin naprawdę to jest perełka naszej Polski, jeżeli chodzi o promocję naszej kultury, no i rekonstrukcji, tak szczerze mówiąc. I otwiera się nowa wystawa, Wolin więcej niż legenda. I tutaj będzie bardzo dużo zabytków archeologicznych pokazanych tam na miejscu, więc jeżeli ktoś jest fanem w ogóle kultury wczesnego średniowiecza, i to nie tylko i wyłącznie Słowian, bo Wolin był na granicy kultur germańskiej i słowiańskiej, to będzie tam naprawdę niesamowita gratka. Tak mi się chociażby wydaje. Co ty na to? No, ja bym chętnie się wybrała, bo szczerze powiedziawszy, też biję się w piersi, ale nigdy na Wolinie nie byłam. I nigdy nie zobaczyłam O nie, Wolina. to trzeba zmienić. Nigdy nie wzięłam udziału też w imprezie, która tam ma miejsce, więc będzie co oglądać. Mam nadzieję, że może w tym roku to raczej nie, ale może w następnym roku uda się. Chociaż kto wie, może wymyślą teleport, to się teleportuje tam. Tak, i jeszcze warto dodać, że tutaj wystawa też będzie poruszać tematy najstarszych mieszkańców Wolina, czyli chyba nie chodzi o najstarszych wiekiem, a najstarszych w epoce, Tak. znaczy wstecz. Również pojawią się oczywiście informacje o Wikingach. No, ciężko od tego uciec tutaj. Więc cóż, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Link do informacji znajdziecie również pod tym filmem. Na No. razie tylko dotarliśmy do takiej wzmianki, a raczej Karol dotarł. Jak będziecie jeszcze na Wolinie, to oprócz tego, żeby zwiedzić jeszcze muzeum, czy na przykład rezerwat archeologiczny, który jest na wyspie, to warto też przejść na niesamowicie malownicze miejsce, które się nazywa Wzgórzem Wisielców. Taka piękna nazwa. Tak. Ale naprawdę widok tam jest niesamowity, przepiękna przyroda, i warto to po prostu zwiedzić, żeby na spacerku, a chociażby zjeść jakiegoś dobrego loda. Kolejna bardzo ciekawa informacja, tym razem z odkryć archeologicznych. Odkryto nowe grodzisko z wczesnego średniowiecza w Lesznie w województwie wielkopolskim. Jest to stanowisko numer 13. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że zakładano tam wpływy późnego okresu rzymskiego, a w momencie, kiedy wykonywano badania, to się nazywa prospekcja magnetyczna, ale doczytałam, że chodzi o badania magnetometrem. Tak, ty możesz się o tym wypowiedzieć. Co No to jest? nie, no to jest nudne. Ale robiono właśnie badania magnetometryczne i odkryto w rogu, bo ja tak przynajmniej można powiedzieć na tej mapie,
w rogu mapy pewien kulisty, kolisty kształt i zakłada się, że to mogą być wpływy z okresu wczesnego średniowiecza, natomiast pojawił się tutaj pewnego rodzaju szkopu, dlatego że ośrodek, firma, szczerze mówiąc, Archgeo Leszno, która wykonywała te badania, nie mogła wejść na działkę sąsiadującą. Podejrzewam, że po prostu nie mieli zgody uzyskanej do robienia pomiarów, więc mają tylko i wyłącznie fragment tego kształtu. Podejrzewają, że to jest właśnie gdzieś tam wczesne średniowiecze, że to może być tak w przyszłości datowane na wczesne średniowiecze i na ten wpływ. Więc trzymamy kciuki, mam nadzieję, że uda się dokonać pełnej prospekcji magnetycznej, analizy, pełnej no. analizy, znaczy analizy pełnych badań, tak, że uda się faktycznie wejść na tą działkę sąsiadującą. Jak ja sobie jeszcze poczytałam komentarze pod tym wpisem na Facebooku, to tam ludzie sami pisali, że ileś lat wstecz ktoś odkrył monety, natomiast też sam Archgeo Leszno podkreślają, że bardzo dużo osób pojawiało się tam, robiąc takie amatorskie badania. W efekcie pokradli prawdopodobnie niektóre rzeczy, które no, mogli niestety. znaleźć, więc no, informacje zaczęły przepadać, można tak powiedzieć. Miejmy nadzieję, że jednak uda im się jakieś konkretne wnioski wyciągnąć. Mi się osobiście wydaje, że takich projektów będzie powstawało coraz więcej, ponieważ no, dostępne narzędzie dla amatorów poszukiwania różnego rodzaju rzeczy jest chociażby ten lidar, który jest dostępny dla wszystkich. Bo na lidarze widzi się dokładne ukształtowanie terenu, pozbawiając jakiekolwiek krzaków, drzew i znaczy, tak to dalej. Nie jest dokładne ukształtowanie, ale dobra, już się orientacyjne, nie czepiam. Orientacyjne. Jednakże na lidarze widać dosłownie zarysy każdego grodziska, tylko po prostu trzeba szukać, szukać, szukać. Aż dziw bierze, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby zaprząc to sztuczną Na inteligencję. pewno ktoś wpadł na pomysł, tylko kwestia jest tego, wyuczenia chyba sztucznej inteligencji. Nie? Żeby to zrobić. No. Ale następny temat. Związek wyznaniowy RUD. Ile to? Ponad już miesiąc, bo 26 stycznia informacja wyciekła do internetu, czyli na początku lutego już wrzało, wręcz bym powiedział. Nie wyciekła, tylko została udostępniona, bo no, Związek została Wyznaniowy sam to tak, opublikował, więc nie róbmy tutaj, wiesz, fejku. Ale proszę Państwa, no 26 stycznia został wpisany na listę kościołów i związków wyznaniowych Związek Wyznaniowy Rodzimowierców Polskich RUD. Pod numerem 192. Jest to coś nowego w Polsce, ponieważ związków rodzimowierczych w Polsce w tej chwili jest 5, z czego 3 w tej chwili są działające. Reszta nie działa po prostu. I taka sytuacja no, nie zdarza się, szczerze mówiąc, bo ostatni razem Związek Wyznaniowy został zarejestrowany, Rodzimowierczy Związek Wyznaniowy, Rodzimowierców Słowiańskich w latach 90., a mamy 2024 rok. Więc sława im, sława mi też, bo jestem częścią założycieli tego Związku Wyznaniowego. Jakby ktoś się zastanawiał, kto jest w tym związku narcyzem. Tak, to jestem ja, to ten. Trzeba odhaczyć po prostu, że musi być taka osoba. I co, no bardzo dobre informacje, ponieważ duża część gromadzeń z całej Polski złożyła się na ten sukces. Jest ich w Rodzie 10 dokładnie, prawie z każdego województwa. I no zaczynamy prężnie działać. Więc no, tyle ode mnie. Tak, jeżeli chcecie się zapoznać ze Związkiem Wyznaniowym RUD, to też będzie na to okazja, albo ogólnie ze środowiskiem rodzimowierców słowiańskich też będzie na to okazja, bo warto podkreślić jedną rzecz. Związek Wyznaniowy RUD to nie jest jedyny związek czy grupa rodzimowierców w Polsce, bo są różne grupy. Niektóre są, które współpracują ze Związkiem Wyznaniowym RUD, są takie, które nie współpracują. Natomiast rodzimowierców słowiańskich i różnorodności tych grup jest całkiem sporo. Tylko trzeba szukać. Podczas Święta Stado, które zbliża się w maju, i teraz zrobiłam taki troszeczkę przeskok, jak możesz zobaczyć na naszym harmonogramie tematów. Podczas Święta Stado będziecie mogli poznać trochę to środowisko rodzimowierców słowiańskich, bo nie tylko ludzie z rodu tam będą, ale będą również z innych grup,
czy z innych zarejestrowanych związków wyznaniowych. Ja tutaj dodam od siebie, że jeżeli ktoś by chciał więcej się dowiedzieć na temat działań Związku Wyznaniowego Rodzimowierców Polskich RUD, to wystarczy na Facebooku wpisać ZWRP RUD i znajdziecie tam stronę facebookową, gdzie chociażby jest statut, informacje na temat tego, kim jesteśmy, co wyznajemy. I proponuję zagłębić się w to, jeżeli ktoś jest ciekawy. A jeżeli ktoś jest ciekawy o tym, gdzie obrzędujemy, to poszukajcie po prostu konkretnego chramu rodu, bo tak jak powiedziałem, prawie w każdym województwie on jest. No ale jak już zaczęliśmy o stadzie, to dokończymy o stadzie. Tak. Ostatni weekend maja, 24-26 maja tego roku, będzie ogólnopolskie święto stado. Zjeżdżają się tam rodzimowiercy z całego kraju. I pamiętajcie o tym, że to jest też święto, więc z odpowiednią powagą to nie jest festiwal. Chociaż atmosfera tam jest bardzo festiwalowa. Dlaczego? Ponieważ to jest nic innego jak ślub i wesele bogów. I my będziemy się weselić na tej biesiadzie oraz wcześniej obrzędować. Będzie bardzo dużo, nie lubi tego słowa Dawid, atrakcji. Dawid, wybacz. Aktywności, Aktywności. aktywności, to są aktywności. Ale to jest spowodowane tym, żeby też dzieciaków nauczyć, dzieci nauczyć tego, jak Słowianin się zachowuje, co robi i tak dalej. Więc będzie na przykład Akademia Młodego Słowianina, gdzie będą bardzo duże ilości aktywności fizycznych różnego rodzaju, ale także i dla starszych ludzi będzie coś, bo będą wykłady, będą prelekcje, projekcje filmów, gry. Będzie potupajka. Tak. Biesiada będzie przy fenomenalnym zespole muzycznym. I oni są znani z tego, że grają do rana. Więc szykujcie się naprawdę bardzo wygodne buty, bo jeżeli wesele, to i taniec, i śpiewy, więc będziecie śpiewać, tańczyć, jeść, pić i się bawić. A warto jeszcze dodać, że istnieje strona internetowa Święta Stado, na której znajdziecie informacje na temat tego, jak wygląda właśnie kwestia sakralna tego święta, co się tam dokładnie dzieje, z czym to jest związane, również na Słoweńskiej Agencji Prasowej, ale również i w innych mediach pojawiają się powoli artykuły na temat święta Stado, które są napisane troszeczkę z innej perspektywy, więc zapraszamy Was do zgłębiania tej wiedzy, a teraz robimy troszeczkę krok Jeszcze w tył. chwilę. Jeżeli wejdziecie sobie na internet, na Facebooku jest już wydarzenie Święta Stado, tak samo jak i na stronie internetowej Święta Stado, wpiszcie sobie po prostu w Google, znajdziecie na pewno. Na Święto Stado trzeba, jeżeli ktoś chce przyjechać, trzeba się zarejestrować. Więc rejestrujcie się, bo rejestracja kończy się, nie wiem, z mojej perspektywy już za niedługo. Bo też organizuję po części to święto. Więc rejestrujcie się i czekajcie na maile z informacją o przyjęciu rejestracji. I teraz właśnie robimy krok w tył. To było wydarzenie, które jest planowane na maj, święto, które jest planowane na maj. A co będzie się działo w kwietniu? Już za chwileczkę. Już za chwilę, 27-28 kwietnia, widzimy się w Chorzowie podczas Konwentu Kultury Rodzimej Sławni, którego jestem głównym koordynatorem, ale również koordynuję tutaj pracami Szymon oraz Marcin Patela, którego tutaj z nami nie ma i właśnie chyba złamałam RODO, ale tak. Wydarzenie ma miejsce w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, czyli tak zwanym skansenie chorzowskim. Piękne stare chaty, piękne otoczenie, olbrzymi park. Wydarzenie jest dwudniowe, sobota, niedziela i skupione jest głównie dookoła literatury odnoszącej się do kultur rodzimych Słowian, Skandynawów, ale również tutaj jest co nieco kultury ludowej. Podczas wydarzenia, oprócz tego, że będzie przygotowana osada słowiańska, oprócz tego, że będą spotkania z autorami, wykłady, odbędzie się również przegląd muzyki folkowej, inspirowanej Złoty Róg Kultury, rozdanie nagród w ramach plebiscytu ogólnopolskiego, w którym być może braliście udział nawet i głosowaliście na swoich ulubionych literatów. I także będzie turniej łuczniczy, natomiast ten turniej łuczniczy jest zamknięty, czyli jak się zarejestrują osoby, to osoby spoza rejestracji nie mogą wziąć w nim udziału, ale udostępniamy Wam również tor łuczniczy, więc jeżeli chcielibyście poćwiczyć,
pod okiem osób, które są wyspecjalizowane w tym od wielu lat, uprawiają łucznictwo tradycyjne, to bardzo Was zapraszamy. No i będzie się działo, bo w tamtym roku mało kto spodziewał się takiego natłoku ludzi w parku etnograficznym. I z tamtego roku edycja to jest wielki sukces i to głównie dzięki tobie. Więc szapoba dla ciebie, Dostaniesz to ciastko więcej dzisiaj, dostaniesz, dobrze? Jednakże no, mamy nadzieję, że tak samo tłumnie, jak i nie bardziej przyjedziecie do nas tutaj do Chorzowa. Bo będzie się działo o wiele więcej niż w tamtym roku. Będzie o wiele więcej atrakcji. No i nie wspomniałaś jeszcze o jarmarku całym, bo przecież Tak. będzie bardzo dużo różnego rodzaju stanowisk, nie tylko i wyłącznie rękodzielniczych, ale na niektórych z nich będzie można spotkać autorów książek ze swoimi książkami. Więc jeżeli jesteście na przykład fankami Franka albo fanami Franka, no to tam Franka znajdziecie. Piątkowskiego. Piątko. Wszyscy wiedzą, że to jest Franek i już, no, Piątkowski. Za niedługo też udostępnimy Wam dokładnie informacje na temat tego, jacy autorzy się pojawią, od kogo będziecie mogli zgarnąć autograf. Natomiast w tej chwili jeszcze trwają zapisy na warsztaty, dlatego że część warsztatów podczas trwania festiwalu jest odpłatna. Nie są to duże pieniądze, a warto się pojawić na nich, warto zobaczyć, dlatego że oprócz robienia pisanek batikowych będzie makrama, będzie również robienie motanek, a także będzie prowadzone przez wydawnictwo Mięta warsztaty dla dzieci o książkach. Więc zapraszamy Was tym bardziej serdecznie. Również strona internetowa konwentu funkcjonuje. Trochę skomplikowana nazwa. Ale to jest slawni.isap.info.pl. Więc jak ktoś to Zapamiętasz. zapamięta, to Ale będzie w filmie, zapraszamy. gdzieś tam w jakichś Tak. linkach, więc będzie można A sobie skoro sobie. już byliśmy przy festiwalu Slawni, który Teraz to moje organizujemy, dziecko. Moje teraz dziecko idziemy, będzie. przechodzimy do Tak, dziecka. tak. Wiesz, jak mówimy razem, to się nie nagrywa? Mam nadzieję. Tak. To przechodzimy do reakcji słowiańskiej, która Tak. będzie się wybić. Sierpniu. Jeszcze nie ma wydarzenia. Mam nadzieję, że za chwileczkę się pojawi. Możliwe, że jak ten film będzie wyedytowany, to wie dokładnie. Ale to jest połowa sierpnia 2024 roku. Tak samo jak w tamtym roku odbyło się to w Sosnowcu w parku w Kazimierzu imienia Jacka Kuronia. I to wszystko się zdarzy dzięki przystankowi Otwartej Kultury. Który no, pomaga nam bardzo dużej ilości rzeczy, żeby to stworzyć. W tamtym roku tak samo wielki sukces, tak samo jak Slawni, bo przyjechało naprawdę multum ludzi. No, scena była cudowna i w tym roku powiem wam, że będzie jeszcze więcej na scenie i to nie tylko i wyłącznie w piątek i sobotę, ale także niedzielę, więc tajemnica nikomu nie mówcie, albo dobra, mówcie. Ale zespołów będzie 10 albo 11. Tak, będzie więcej niż na tym roku. Więc no, będzie przy czym się bawić. Ja jestem mega niesamowicie szczęśliwy, że taka ilość kultury, bo muzyka też jest kulturą, zostanie wam przekazana za darmo. Więc to jest moje marzenie i ja będę w dalszym ciągu starał się, żeby ta kultura była dla Znaczy, was za darmo przekazywana. dla Was za darmo, a my A dla nas płacimy. nie. A raczej warto tutaj dodać, że wydarzenie jest finansowane przez Przystanek Otwartej Kultury w Sosnowcu. Więc bardzo dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że druga edycja, że zdecydowali się Państwo na drugą edycję. No i pozostaje nam, Was, obserwatorów, po prostu zaprosić. Bierzcie Dokładnie. urlopy, powiedzcie szefowi, że nie ma innej opcji, jak musi Wam dać ten urlop Albo i. zróbcie sobie planowane L4. Tak, i przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie do Chorzowa, przyjeżdżajcie na Świętostado, jeśli chcecie poznać rodzimowiercze środowisko, no i przyjeżdżajcie na lekcję słowiańską, jak chcecie troszeczkę stępić sobie słuch. Tak, bo będzie głośno i bardzo rytmicznie. A na sam koniec jeszcze porozmawiamy na temat tego, co się za chwileczkę stanie, bo Związek Wyznaniowy Rodzimowierców Polskich Ród będzie miał swój pierwszy wjezd, czyli można by było powiedzieć w takim świeckim żargonie zgromadzenie członków, walne zgromadzenie członków. O, Tak. no, coś w tym stylu. Odbywać się to będzie w połowie kwietnia. Jak wejdziecie sobie na stronę ZWRP.RUD, tam będzie informacja o tym, o dokładnej dacie. Każdy może przyjechać, co jest bardzo ciekawe. Jednakże tu jest potrzebna rejestracja i jeżeli ktoś potrzebuje noclegu, to jak dobrze pamiętam, są tam naprawdę bardzo ostatnie miejsca, czyli około 5-6 miejsc noclegowych.
Jednakże rejestracja, czy z noclegiem, czy bez, czy z jedzeniem, czy bez, jest wymagana, żeby wejść. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, co się będzie działo na wiecu, pierwszym wiecu Związku Wyznaniowego RUD, no to zapraszam do rejestracji, bo już za chwileczkę się ona kończy. No właśnie, z czego to wynika, że zdecydowaliście się ze Związku Wyznaniowego RUD na otwarty wiec? Znaczy, część prawdopodobnie obrad nie będzie jawna i to jestem tego pewien, jednakże my chcemy podejść ludzko i do ludzi ze wszystkimi rzeczami, które gdzieś w RODzie robimy i to jest po prostu ukłon w stronę ludzi. Nie wiem dlaczego, ale właśnie wyobraziłam sobie konferencję prasową, jak jest taki długi stół i siedzę... Gremium tam z tyłu z mikrofonami obok, no nie, nie, nie. Tam będzie to inaczej troszeczkę wyglądało, mam nadzieję chociażby. No. Warto dodać o tym, co za niedługo nastanie w różnych gromadach rodzimowierczych tak. w Polsce. Jest kwiecień, więc za chwileczkę czerwiec. W sumie za chwilę maj, wchodzimy w okres zielonoświątkowy, odbywa się święto stado, niedawno mieliśmy jarygody i teraz wchodzimy w okres... Święta Kupały. No tak, maj, czerwiec, święto Kupały, tak. Tak, tak, to przesilenie letnie jest zawsze hucznie, niesamowicie obchodzone wśród rodzimowierców słowiańskich, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym najbardziej głośnym świętem wśród rodzimowierców, to najprawdopodobniej warto by było już się zastanowić, gdzie chciałoby się pojechać i poszukiwać po internecie informacji, wydarzeń związanych właśnie ze świętem Nozy Kupały, co niesamowicie proponuję, bo jest to przepiękna tradycja, niesamowicie, bardzo kolorowa, no i głośna. Warto jednak dodać, że trzeba się zdecydować, że tak powiem, to znaczy warto się rozeznać w tym, czy to, na co się wybieracie, jest faktycznie świętem rodzimowierczym, czy jest to festiwal. Tak. Dlatego, tak. że nawet urzędy miejskie organizują tego typu wydarzenia, wianki, różnie to nazywają, wianki, festiwale, noce świętojańskie. Sobótkie, tak, sobótka. Sobótki. I noce świętojańskie już powiedziałam, więc warto się po prostu zorientować, kto jest organizatorem, napisać na przykład do tych organizatorów, a nawet jeśli będziecie potrzebowali, że tak powiem, informacji, bo rozumiem, że nie każdy łapie złożoność tego środowiska, to nawet jak napiszecie na ISAP, czy napiszecie do nas personalnie, pomożemy. To pomożemy Wam po prostu rozeznać się, czy to wydarzenie, na które się wybieracie, jest świętem rodzimowierczym, czy faktycznie jest po prostu takim wydarzeniem popularyzatorskim. Wczoraj z pracy właśnie mi się przypomniała taka historia, jak jeden z kolegów pyta się, a to posłuchaj Szymon, to Kupała jest w noc świętojańską. Ja mówię, nie, 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 to noc świętojańska jest w Kupałę. Więc to jest chyba prawdziwe. Takie właśnie są rozeznania. No ale co, no kończymy, bo pierwszy odcinek już będzie, w następnym miesiącu też nas zobaczycie. Mam nadzieję, że nie zachorujemy. I miejmy nadzieję, że jednak to nagranie dźwiękowo nagrało się dobrze. Jeśli się nie nagrało, to i tak puścimy ten materiał. Ja już się poddaję. Nawet bez dźwięku. Ja już się psychicznie poddaję po prostu. Będziecie musieli się nauczyć czytać z ruchu ust. Więc będziemy pracować nad tym materiałem. To Wam możemy obiecać. Będziemy podnosić jakość. Będziemy uczyć się obsługi mikrofonu i parametrów tego mikrofonu. Podamy też w opisie, jaki mikrofon wykorzystujemy. Być może będziecie chcieli nam doradzić, jakiego programu używać, żeby ten mikrofon... No, wszelkie informacje są tak, potrzebne. Więc wszystkie informacje nam się przydadzą. Zieloni. Też nie wiemy, czy to będzie wyglądało w ten sposób, że następne odcinki będziemy widoczni, czy może po prostu zrobimy planszę, na której będziemy wyświetlać Wam albo green informacje. Screena i za nami będą turbolechici. Na dinozaurach. Na dinozaurach, dokładnie. Dokładnie. Tak, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Prosimy Was o wyrozumiałość i o rady. No i jeszcze prosimy oczywiście o to, co każdy YouTuber prosi, czyli pamiętajcie, łapka, subskrypcja i pamiętajcie, polajkujcie nasz profil na Facebooku Słowiańska Agencja Prasowa. Mamy też Instagrama. Dzięki, cześć.